Cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki, ja tak niespecjalnie zbieram LEGO Speed Champions, ale tymi Mercedesami AMG byłem mocno podjarany. Natomiast kiedy zacząłem się temu przyglądać, moje emocje nieco opadły, stąd ta recenzja dość późno, no bo nie jest to taka absolutna nowość. Zapraszam na ten film, no jednak mimo wszystko niektóre rzeczy zrobiono tutaj dobrze... 808 elementów. Cena katalogowa 215 zł. bez grosza na luzie dać radę zdobyć za około 170. Dwie minifigurki, zobaczymy, jakie mają nadruki na torsach i po prostu jedźmy. Chodźmy, zobaczmy. A jajaj, te szyby i maski można było chyba nieco lepiej wykonać. Tylko nie mówcie proszę, że się czepiam, bo akurat od Lego Speed Champions możemy wymagać dużo. No to są takie pojazdy, które mają przypominać możliwie wiernie oryginały. I wielka szkoda, że tutaj zamiast żółtej karoserii nie mamy tej oliwkowej. No chyba tak był zapowiadany ten konkretny Mercedes. W każdym razie, no może też i szkoda, że nie mamy osobno tych aut, bo tutaj jesteśmy zmuszeni do zakupu dwóch modeli. No i kosztuje to tyle, ile kosztuje. Jest nieco drożej niż jeszcze kilka lat temu, ale to wiemy, że jeszcze w grę wchodzą inne czynniki. Zobaczymy. Nie chcę tak narzekać od góry do dołu, ale też pewnie będę się na tej recenzji dość mocno czepiał szczegółów, czepiał detali. Okej, okay, tych naklejek nie ma jakoś przesadnie dużo. No i mamy jeszcze jedną książeczkę. Pewnie osobno te dwa auta składamy. Tak, zdecydowanie ten żółty model bym odpuścił i kupiłbym tylko no, tą G klasę. Która powiedzmy przypomina nieco Land Rovera. Swoją drogą fajny zestaw z Lego Creator, a tam chyba nawet lepiej zrobiono tą płaską maskę, bo tutaj mamy jakiś taki dziwny kąt. Za to, jeżeli chodzi o te tylnie szyby, o ten grill, to wykonano dosyć fajnie, dosyć ciekawie. No, jak to będzie wyglądać na żywo, to jeszcze nie wiem. Tutaj z tyłu, ajajaj. Może być przeciętnie. Zobaczymy. No najbardziej to razi w oczy tutaj ta część, bo ta szyba powinna być jednak nieco inna. Nad Nadkola chyba w porządku. No zdecydowanie tutaj dobrze z tego wybrnięto. No jeżeli chodzi o worki z klockami, są przezroczyste, transparentne, jeszcze nie papierowe i mamy na przykład zestaw kołpaków, No i tych worków trochę jest. Słuchajcie, dzisiaj bez speedbuildu, za chwilę wracam. No i już do Was wracam, a nie było mnie ponad godzinę, bo mamy tutaj sporo składania, szczególnie dużo przy tym czarnym suwie, w końcu cztery worki z klockami, dla porównania to bananowe Cabrio, zaledwie dwa woreczki. Za chwilę będziemy narzekać, to fakt, bo te Mercedesy wyglądają słabo, szczególnie ten czarny, ale zacznijmy od plusów. Przede wszystkim buduje się to ciekawie. Zerknijcie chociażby na te nadkola. No tutaj w środku ładujemy sporo płytek, jumper platey. To wszystko przesuwamy. Naprawdę potężne podwozie i w środku jest bardzo ciekawie. Ba, możemy sobie podnieść maskę, co by przyjrzeć się. O no przynajmniej na miastce. Tych bardzo sławnych motorów. Zdaje się, że one pochodzą z zakładów w Afalterbach, gdzieś pod Stuttgartem, ale spokojnie nie będę Was zasypywał ciekawostkami. No, wiadomo, to są potężne auta, setki koni mechanicznych. Kto pasjonuje się motoryzacją, to pewnie wie. Idę o zakład, że dużo łatwiej było zaprojektować ten kabriolet, i gdyby to był osobny zestaw. No to pewnie byśmy nie narzekali, ale mamy tutaj dwa Mercedesy i za chwilę będziemy się temu przyglądać. A jak prezentuje się to wszystko na obracalce? Proszę bardzo, zerknijcie. Jeżeli chodzi o G klasę, 19 cm długości, 10 cm szerokości, zależy jak sobie ustawimy te lusterka, no i 8,5 cm wysokości. Natomiast sl to 16,5 cm długości, mniej więcej 7,5 cm szerokości, no no i 4,5 cm wysokości. Z figurką w środku, bo tutaj właściwie głowa najbardziej wystaje. Okej, okay, przyjrzyjmy się po kolei tym samochodom ja będę pokazywał i komentował, a Wy stwierdzicie, czy to akceptujemy, czy po prostu nie warto kupować tych mercedesów. Żeby rozpocząć tak na spokojnie, no to zerknijmy na ten żółty kabriolet. Tutaj właściwie całkiem udanie to odzwierciedlono. Doceniam ten kształt taki mocno opływowy, kiedy spoglądamy od góry. No niestety na tyle, wystają jakieś płytki, nie ma wiecie takich łagodnych przejść, doceniam za to na dużych klockach nadruki, bo tutaj jak pamiętacie tych naklejek wcale nie było tak dużo, natomiast zastanawiam się czy kiedy mamy klamkę to nie warto byłoby zrobić mniejszej obkleiny, no chyba wyglądałoby to lepiej. O taka maluteńka logówka, a tutaj właściwie cały kwadrat trzeba przykleić, fajne światła. Fajne tunele aerodynamiczne, no i całkiem niezły grill. Słuchajcie, to jest udany model, no ale szybka, powinna być dedykowana, bo raczej ten element no, nie przypomina oryginału. Sami zerknijcie. Pamiętacie chociażby te zestawy, takie bardziej modelarskie, które pokazywałem? Airfix Quick Build? No to tamte kształty były dużo, dużo lepsze, choć pamiętajmy, że tu mamy do czynienia z klockami. Zasłoniłbym jednak tego studa. Od razu lepiej to się prezentuje, no i właściwie nie wiem dlaczego to tak tutaj pozostawiono. Fajne felgi. No i mamy tutaj zwijany dach, mamy również całkiem ładną tapicerkę. No i tutaj jest odpalony komputer pokładowy, świetnie, czarna kierownica, wszystko nieźle utrzymane. No i możemy sobie regulować tymi oparciami. Ty, no to się może podobać. Tak naprawdę chyba wielkość tych kół. I te takie niektóre akcenty to tutaj dobrze odzwierciedlono. Ja właściwie jestem fanem tego pojazdu. No być może te lusterka mocno nas atakują, zwracają uwagę, ale tutaj właściwie większość rzeczy się zgadza. Także akceptuję ten kabriolet i nawet wygląda to dobrze. Mm. Co innego, jeżeli chodzi o G-klasę, tutaj wiele rzeczy mi się nie zgadza. Na przykład te nierówności na dachu. Okej, okay, przez to to wszystko łatwo zdjąć, ale tak to w oryginale nie wygląda. Tam nie mamy tylu szczelin, tylu wiecie, rzeczy, które odwracają naszą uwagę na karoserii i to mi się w tym modelu tak oryginalnie w tym samochodzie podoba. Okej, okay, no ciekawie tutaj wybrnięto z tego grilla. Zresztą podobnie jak w przypadku kabrioleta, ale znowu ten dół jest jakiś taki odstający. Jeżeli chodzi o te światła, no okej, okay, w porządku, tam też były takie rzeczy wystające, ale zdecydowanie zbyt mocno pochylono tą maskę. No i po boku, a jajaj, kiedy tak przyjrzeć się tym nadkolom, no to tutaj mamy nawet takie absolutne prześwity, gdzie możemy sobie na drugą stronę przez ten pojazd spojrzeć. Doceniam te srebrne wydechy. No a z tyłu mamy światła w postaci naklejek. I ponownie, co to za szczeliny? Fajne duże koło, chociaż ono oryginalnie powinno być trochę przesunięte. Natomiast wiecie, nie czepiajmy się szczegółów. Te okna tutaj poprawnie zrobiono, no ale sposób montażu, no ponownie widzimy tutaj sporo takich kłopotliwych szczelin. Zerknijmy jeszcze do środka i tutaj jest rewelacyjnie takie białe siedziska. Mamy tutaj kierownicę nieco inną. Mamy jednocześnie duży monitor, czyli widzimy, co tam się dzieje. Jest jakaś asystentura przy parkowaniu, no i mamy pojemny bagażnik. Fantastycznie, no środek jest akurat genialny. O, miałem większe oczekiwania w stosunku do tego modelu. Tak naprawdę myślałem, że on mi się bardziej spodoba, a tak paradoksalnie łatwiejszy w wykonaniu, kabriolet po prostu jak zwykle jest lepszy. No i pamiętajcie o tej zasadzie: montowane ręcznie silniki jeden człowiek, jeden motor. Tak to w tej fabryce wygląda. Okej, okay, historia niezła, ale tutaj odzwierciedlenie jakieś takie przeciętne. No przecież tutaj wpada co chwilę jakieś światło, mamy szczeliny, jest przeciętnie. Już nie mówię o tej wielgachnej naklejce, po to tylko, żeby zrobić małą logóweczkę. Nie jestem fanem, słuchajcie, nie jestem. Ale grill fajny, tutaj nieźle to zrobiono. Piękne z kolei są minifigurki. No okej, okay, spodnie, główki fryzury nudne, ale już na druki na torsie. A no podejrzewam, że fani tego Affalter Bacha będą zachwyceni. Logówka jest piękna, pochromowana. No i z tyłu mamy jakieś fałdy materiału. Nic nadzwyczajnego. Tutaj za to taką motoryzacyjną kurteczkę. Z tyłu jest logówka AMG. Fajnie, to jest szczegółowe. No, i mamy tutaj takie cfaniackie okulary. Szczerze mówiąc, można było trochę te minifigurki zróżnicować. No, albo chociaż alternatywne grymasy bez tych okularów. Niestety tego nie mamy. Na dokładkę dostajemy klucz. On jest przydatny, jeżeli chcemy podmienić kołpaki. No, taką opcję mamy w przypadku żółtego wozu, bo G klasa to trochę inny rozmiar kół. Przejdźmy do trudnego podsumowania. Puhuhuhu. polećcie mi proszę jakieś ośmiostudowe Speed Championsy, najlepiej z tej najnowszej oferty, bo tymczasowo utraciłem wiarę w tą serię. No przyznacie sami, o konkretnie ten czarny Mercedes mógł zostać dużo lepiej wykonany. Był wielki potencjał. Lubię takie nieoczywiste bryki, albo dragstery, albo właśnie coś większego, jakieś suwy Tutaj niestety, jakby trochę projekt ich przerósł. Dziwię się, że Mercedes dopuścił te modele do sprzedaży, bo prawdopodobnie musiał je również zaopiniować elementy zapasowe. No mamy kilka unikatów. Podoba mi się nadruk komputera, są również czarne akcenty na żółtych serkach, dodatkowy komplet felg, takie bardziej gwieździste. No i oczywiście logówka Mercedesa, oprócz tego trochę drobnicy. No, coś byśmy wyciągnęli, chociażby tą dźwignię, ten hamulec. Natomiast jeżeli chodzi o notę końcową, no to tutaj nie możemy być zbyt łaskawi. Maksymalne co mogę dać, to 6,5 na 10, głównie dlatego, że kabriolet uratował sytuację. Okej, okay, grille są fajnie zrobione, jest tutaj kilka interesujących rozwiązań, ale gdzie niegdzie widziałbym już jakiś dedykowany element albo po prostu Inny pomysł na poszczególne rozwiązania w tej większej czarnej bryce. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Ja myślałem, że to będzie wymarzony zestaw dla fanów Mercedesa, a okazał się naprawdę przeciętny. Ech, trzymajcie się!